Siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj wybrałem się na taką rzeczkę. Niestety nie mam dużo czasu, mam tylko godzinkę. Słuchajcie, ważna sprawa. Na końcu filmu będą wyniki konkursu. Tak więc cierpliwości. I tak, na początku zobaczycie, co mi się udało złowić w majówkę. Przetestowałem nowy kij, zaraz zobaczycie jaki. No i miłego oglądania. Początki z castingiem. Zobaczymy, czy coś się uda, czy nie. Hamulec już wyregulowany. Co? Szczupak. Taki maluszek. Wędka rozdziewiczona. Siedzi. Marcin. Działa? Co? Nie, było, wyczepiła się. No. No i dobrze, nieduży był. No. Duży? Nie, podobny do tego pierwszego. Zaczął nam padać deszcz. Zaczniemy od kanibala, 15 cm. Już trochę po przejściach guma.
ale chyba pójdziemy w miejsce bardziej osłonięte od deszczu. Tu to będę zaraz cały mokry, a nie wziąłem nic przeciwdeszczowego. Pójdziemy tam trochę dalej. Tam widziałem spław przed chwilą jeszcze. Tu mamy takie wąskie miejsce. Widzę, że pod wodą dużo roślin jest. No i siema, jak mówiłem na koniec filmu, wyniki konkursu. Wreszcie się doczekaliście. Słuchajcie, posłuszę się telefonem, bo tu mam wszystko tak naprawdę już pozaznaczane, kto co jak. Zwycięzcom gratuluję jeszcze raz. No i co, przejdźmy do wyników. Przynęty, które wybierałem dla was, tak naprawdę to są moje killery z zeszłego roku, jak i z tego, tak więc myślę, że połowicie na nie. Bardzo fajne gumki. Zacznijmy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, ten zestawik przynęt, dostaje Karol Grabalski. Zobaczycie zaraz jego komentarz tak samo. Drugie miejsce, drugi zestaw przynęt, te już są troszkę mniejsze, tu już mamy dwucalowe przynęty, świetne killery na okonie, dostaje typowy randomek. Też bardzo mi się jego wpis spodobał, dlatego też drugie miejsce. No i słuchajcie, pierwsze miejsce, kołowrotek Okume Pulsara. Bardzo fajny kołowrotek do ultralighta. Dostaje Jakub Piotrowski. Jego wpis mi się najbardziej spodobał. Tak więc tutaj macie teraz pokazane wszystkie nagrody. Myślę, że jeszcze jakieś konkursy na pewno się pojawią. Tak więc zapraszajcie, subskrybujcie. Walcie w dzwona. No. Na dole w opisie macie adres mailowy. Wysyłajcie mi na niego swoje dane do wysyłki, gdzie wam wysłać te nagrody. Jeszcze raz gratuluję. Na informacje od was z adresem czekam do końca miesiąca. Po tym terminie, jeżeli nie odpowiecie, nie wyślecie, nie wiem z jakiego powodu tak naprawdę, wybieram kolejne komentarze, wysyłam nagrody dalej. Tak więc sobie nic nie zostawiam, to jest dla was. Myślę, że połowicie. Trzymajcie się, do następnego.